Tak naprawdę jest to jedynie połączenie istniejącej trasy, przedłużenie trasy tak, żeby można było przejechać zarówno z ulicy Świętojańskiej w Aleje Piłsudskiego, czy dalej kontynuować jazdę ulicą Świętojańską po przebudowie, po budowie nowego parku centralnego. Jazda tym fragmentem drogi jest w miarę prosta. Czytelne są znaki poziome. Jadąc ulicą Świętojańską trzymamy się naturalnie prawej strony drogi, wjeżdżamy na konkretny, wydzielony dla siebie pas ruchu. Możemy skręcić w prawo w ulicę Aleje Piłsudskiego. Możemy również kontynuować jazdę dalej w dół ulicy Świętojańskiej. Tak samo wyjeżdżając z Alei Piłsudskiego możemy zarówno skręcić w prawo, jak i przez przejazd dla rowerzystów przejechać przez ulicę Świętojańską i dalej kontynuować jazdę. W Śródmieściu Gdyni zostały wyznaczone w wielu miejscach ułatwienia dla rowerzystów. Są to kontraruchy, są to pasy ruchu dla rowerów. W kilku na głównych ulicach są również drogi rowerowe. Są to różne rozwiązania w miejscach też, gdzie ruch w jakiś sposób staraliśmy się uspokoić. Na większości Śródmieścia obowiązuje ograniczenie do prędkości 30 km na godzinę. Tam też ten rowerzysta powinien czuć się bezpieczny na jezdni. To właśnie na jezdni jest to główne miejsce roweru, a na chodnikach jazda jest właściwie zakazana, poza drobnymi wyjątkami, którymi są jazda z dzieckiem do lat 10, czy jazda w bardzo złych warunkach meteorologicznych. Kierujący rowerem kieruje pojazdem. Rower to pojazd. Kiedy mamy przez drogę dla rowerów, czy jezdnię, na której się poruszamy, przejście dla pieszych, puszczamy pieszych.